Dolina Rabatków. W wersji polskiej występują Anna Apostolakis, Joanna Węgrzynowska, Katarzyna Łaska, Joanna Pach, Katarzyna Tatarak, Janusz Wituch, Elżbieta Gertner, Stefan Knote i inni. Wichura nad Borówkowym Wzgórzem. O! To było podczas tego strasznego huraganu. Pamiętasz, jak mocno wiało, tato? Wszyscy się baliśmy. Pamiętasz, ciociu Cynio? Och, oczywiście, skarbie. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Tego dnia wiatr był wyjątkowo mocny. Niektórym przychodziły do głowy szalone pomysły, prawda? Ty, na nas już czas. Na Hrcyzie musimy wracać, zanim nadciągnie burza. Już idę. Chciałam się tylko upewnić, że niczego nie zapomniałyśmy. Wszystko gotowe. Pa, pa. Do widzenia. Do zobaczenia, przyjaciele. Dziękujemy za miłe przyjęcie. Odwiedźcie nas jeszcze. Pa, pa. Dziękujemy za wizytę. Robisz, tato? Wiatr przecież nie zdmuchnie naszego domu. Mam nadzieję, ale nigdy nie wiadomo. Huragan może wyrządzić szkody. Lepiej się zabezpieczyć. Siemanko! Cześć i czołem, jestem Gilbert. Gdzie jest Borówkowe Wzgórze? To tutaj. Miło cię poznać. Wspaniale. Moglibyście pokazać mi drogę na lotnisko? Chcę spełnić swoje marzenie. Spełnić marzenie? Aha. A jakie to marzenie? Całe życie marzyłem o locie podczas burzy. Latający kogut? Ale koguty nie latają. Dzięki mojemu kurnikolotowi zmienię tę krzywdzącą opinię. Zapraszam, wsiadaj śmiało, króliczku. Zabiorę cię na przejażdżkę. Uwielbiam towarzystwo. Ura! Bratek będzie latał! Bratek będzie latał! Bratek będzie latał! Na zagon marchewek! Natychmiast wysiądź z tego samolotu! Ale tato, wiesz, jaką wspaniałą przygodą może być lot podczas burzy? Nie ma o czym mówić. To zbyt niebezpieczne. Nie widzisz, że ten samolot do niczego się nie nadaje? Tato, proszę, tylko mała rundka. Wybacz, mój drogi przyjacielu, ale bardzo, bardzo się mylisz. Ta oto latająca machina mojego własnego pomysłu jest solidna i sprawna. Sam się przekonaj. Służę pomocą, panie Gilbercie. Jeśli trzeba coś naprawić, to... Nie, nie, dziękuję, ale nie skorzystam. No, na mnie już czas. Miło było was poznać! Pomyślcie o mnie, kiedy wiatr będzie wywiewał wszystko stąd do Timbuktu! Mam nadzieję, że tam właśnie dolecę! Przestań się nad sobą użalać. Latanie podczas burzy to głupota. Kiedy mówię nie, to nie. Trzymaj się z dala od tej machiny. Rozumiemy się? Tak, tato, wszystko jasne. Bardzo się cieszę. Nie mówmy już o tym. Idź z Bławatkiem do tartaku. Potrzebuję więcej desek, żeby zabić okna. Musicie się pośpieszyć. Wiatr przybiera na sile. Ile ja bym dał, żeby polecieć kurnikolotem? Wiesz, co ci powiem, bratku? Jesteś za grzeczny. Postaw się, tacie. Nie chodzi o to, czy jestem grzeczny, czy nie. Dałem słowo. Muszę go dotrzymać. Cześć, dzieciaki! Cieszę się, że was widzę. Przydałaby mi się pomoc. Zubek! Niech jeden z was usiądzie za sterami i wyprowadzi machinę z tych kolein. Pomóż mi pchać, synu! Jeszcze kawałeczek! Dziękuję, udało się. Musimy wracać do domu.
O, wiatr przybiera na sile. Przygotuję się do startu. Siadaj, polecę z tobą, mogę? A chcesz? Jesteś pewny? Bławatku, Bławatku, wysiadaj! Natychmiast! O! I w górę! Bławatku, nie! Jaka szkoda, że nie możemy polecieć machiną Gilberta. O, popatrz tam na niebo! Coś podobnego. Bratek w latającej machinie. Bratek? O nie! Tata postawi go do kąta. Tata dowie się, co zrobiłeś. Spokojnie, tata się o tym nie dowie, bo nie piśniesz ani słowa, jasne? Bławatek ma rację. Wasz ojciec nie musi wiedzieć o tej naszej krótkiej przejażdżce. Dobrze, będę milczał, ale pod jednym warunkiem. Obiecaj, że nie będziesz latał podczas burzy. Jestem duży i sam będę decydował, co robić. To wszystko twoja wina, Gilbercie. O, przepraszam. Widzę, że jesteś do mnie uprzedzony. Wiesz co? Twój brat ma rację. Zapomnij o lataniu podczas burzy. O nie, nic z tego! Kiedy naprawdę solidnie powieje, będę gotowy. Gilbercie, potrzebujesz drugiego pilota. Ha, ha, ha! To mi się podoba! Razem stworzymy świetny zespół! To znaczy, że umowa stoi, tak, Gilbercie? Ha, ha, ha!